Moi drodzy, ciągle jesteśmy w pielgrzymce adwentowej. Ona ciągle dokonuje się w naszej rzeczywistości świata, więc w tym całym rozgardiaszu i zgiełku, ale nie nim się chcemy zajmować oczywiście. Chcemy postawić sobie pytanie o nasze adwentowe wędrowanie, o nasze czuwajcie albo czekajcie, bo nadchodzę. Jak to zrobić w tym świecie? Tych pytań nigdy za wiele. Ja chciałbym wrócić do sceny, która wydaje się również adwentowo, ale nie tylko adwentowo, ale adwentowo bardzo istotna. Jezus jest z uczniami samotnie na modlitwie. Jest cisza, daleko od zgiełku, od wszystkich. I stawia to pytanie, do którego ciągle wracamy i wracać będziemy. A kim ja dla was jestem? Dlaczego to pytanie postawiłem? Najbliższa niedziela nazywa się Gaudete, taką ma nazwę, a jest niedzielą radości. Będzie wołanie o radość. Żeby to nie było sztuczne, to kiedy to jest prawdziwe? W jakim momencie to jest prawdziwe? Jeżeli adwent i czekanie i radość, jeden z autorów pięknie napisał, że do radości potrzebna jest sobota, ta, w której się czeka na świętowanie, ta wielka sobota. A jak to jest w adwencie? Kiedy człowiek się cieszy, kiedy czeka z radością, bo to jest istotne pytanie. Jeden z autorów, do którego wracam chętnie, Hermes Ronki, przy tym pytaniu Jezusa, kiedyś komentując, napisał o człowieku, który stał się jego nauczycielem wiary. A ten człowiek miał 5 lat. Młody chłopczyk, który zapytał go w kościele, pokazując krzyż, nie miał pojęcia, co to jest krzyż i kto to jest. I on tak ładnie pisze, musiałem wszystko wyciąć, wszystkie książki, lekturę, wszystko. Pochyliłem się, mówi Ronki, tak dokładnie, czując, że pytanie tego chłopca dotyka samego serca wiary, pochylił się, powiedział, wiesz, kto to jest? Ktoś, kto sprawił, że moje serce jest szczęśliwe. Co to ma wspólnego z adwentem? Czekamy na święta. Znalazłem taki ładny tekst, mądry. Nieważne, co ma nadejść, tylko kto ma nadejść. Chyba już czas, drodzy młodzi przyjaciele, chyba już czas postawić sobie pytanie o tego kogoś. Kogo ja oczekuję? Kogo ja chcę przywitać? Znalazłem zdanie, które mi bardzo utkwiło. Nasze serce albo jest grobem, albo grotą Bożego Narodzenia. Chyba już czas zapytać się, jak to jest. Przygotowana jest ta grota serca, czy tylko chodzi o jakieś święta?